Dzisiaj chcę Państwu złożyć bardzo poważną propozycję i deklarację. Uważam, że powinniśmy tę specustawę dotyczącą terenów Westerplatte zmienić czy po prostu zlikwidować, a przyjąć specustawę dotyczącą historycznego mostu w Tczewie i 150 milionów złotych, bo tyle jest zakładane na budowę Muzeum Westerplatte, przeznaczyć na odbudowę tego mostu. Oczywiście musimy policzyć, czy to wystarczy, być może będą potrzebne jakieś dodatkowe środki. Ale jeśli mówimy o walorach historycznych, mówimy o najpilniejszych potrzebach w Polsce dbania o miejsca, takie miejsca historyczne, zwłaszcza związane z II wojną światową, to nie ulega żadnych wątpliwości, i ja to mówię jako mieszkanka Gdańska, nie ulega żadnych wątpliwości, że w pierwszej kolejności powinniśmy przywrócić historyczny obraz i jednocześnie przejezdność tego ważnego mostu w Tczewie. Tak jak powiedziałam, środki de facto są. Skoro można było przyjąć ustawę, wiemy jaki ona miała charakter, propagandowy, ale ustawę moim zdaniem niepotrzebną dotyczącą Westerplatte, to z pewnością można przyjąć specustawę dotyczącą mostu w Tczewie. I jeśli Państwo mnie pytają, jak ja widzę to miejsce, to być może nie każdy też w Polsce wie, jaki charakter ma most w Tczewie, ale pewnie wielu z Państwa zna historyczny most w Londynie, Tower Bridge. Jest to most przejezdny, jest dostępny zarówno dla pieszych rowerzystów, ale również dla samochodów, autobusów, i ma on jednocześnie walory historyczne. Tam się znajduje muzeum, które można zwiedzić. Zresztą no, samo przejście tym mostem Tower Bridge to naprawdę niezwykłe wrażenia, i też z zewnątrz ma niezwykłe walory artystyczne, ma niezwykły charakter ten most. Myślę, że do tego powinniśmy zdążyć. Ja wiem, że tutaj przyjęło już się to hasło most w Tczewie, czy most czewski jak Westerplatte, ale chciałabym Państwu rzucić nowe spojrzenia na ten temat. Absolutnie tak, jeśli chodzi o kwestie specustawy, ale uważam, że jeśli mówimy o tym, jak to miejsce ma wyglądać, to ten przykład mostu londyńskiego jest bardzo dobrym przykładem i do tego powinniśmy dążyć. Ja dzisiaj na Państwa ręce składam taką deklarację. Myślę, że ona jest prosta, myślę, że nie będzie żadnego problemu, żeby nie tylko 35 posłów, bo tyle jest wymaganych do złożenia ustawy, ale cały klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej zaprosimy do podpisania takiej specustawy polityków Prawa i Sprawiedliwości i wszystkich innych parlamentarzystów z Pomorza. Nie mam żadnych wątpliwości, że większość dla takiego pomysłu, czy to minimalna liczba głosów dla takiego pomysłu się znajdzie.